ciała ani nie znaleziono. Ha, ale znaleziono inne ciało. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj o zaginięciu małej dziewczynki, w zasadzie 10-letniej Ani Jałowiczor. To jest historia, którą pewnie wielu z Was słyszało. Parę razy już były materiały na ten temat, ale ja sądzę, że trzeba do tej sprawy wracać. Być może także z innego takiego punktu widzenia. Zaginięcia ludzi, no szczególnie dzieci, to jest taki szczególny rodzaj w kryminologii, w kryminalistyce. Powiedziałbym bardzo bolesny, dlatego że ludzie, którzy zostali, najbliższa rodzina, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pewnie do końca życia zastanawiają się nad tym, co się stało w tym wypadku z tą małą dziewczynką, czy żyje. A jak żyje, to jak wygląda, czy kiedyś wróci, no to są pytania, które będą sobie zadawali do końca życia. Jak wiecie, my często mówimy, czy pokazujemy sprawy zaginięć, bo one są, myślę, niezwykle istotne i dopóki jest szansa na odnalezienie takiej osoby, to naszym zdaniem trzeba po prostu o tym mówić. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Ja o tej sprawie, prawdę mówiąc, usłyszałem rok temu. Wtedy to dziennikarka Małgorzata Marczok robiła taki reportaż na temat właśnie zaginięcia Ani. Poprosiła mnie o komentarz. No i kiedy czytałem materiały do tej sprawy, doszedłem do wniosku, że wciąż są ludzie, którzy mogą mieć, czy mają informacje wręcz, na temat zaginięcia Ani, natomiast z różnych powodów nie chcą o tym mówić. To mają właśnie to do siebie te małe miejscowości, ale zacznijmy od początku. Jest rok 1994. Ania ma 10 lat, jej brat Dominik 9. Mama Ani pracuje w wytwórni filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Ojciec Ani jest od 5 lat we Francji. Jak to ludzie wtedy, ale pewnie i dzisiaj, marzą o domku. Mama Ani dochodzi do wniosku, że pojedzie do męża, do ojca Ani, właśnie do Francji. Tam zarobią szybciej pieniądze, a potem przyjadą do Polski w Andrychowie i tam wybudują ładny dom. O tym marzyli, no ale wtedy Ania idzie do 4. klasy. Dominik jest, jak powiedziałem, rok młodszy. Jest decyzja taka, że będą uczyć się w Siemiradzu. To jest taka miejscowość na Śląsku. Tam także mieszkają dziadkowie Ani. Do tego momentu Ania z dziadkami raczej miała taki niewielki kontakt, raczej rzadko tam bywali, ale musiała tam zamieszkać już na stałe. Więc tato jest we Francji, mama dojeżdża do niego właśnie tam. Ania i Dominik mieszkają u babci, ale mają tam naprawdę dobre warunki. Tam także mieszka rodzina Ani, tam są inne dzieci, razem wspólnie chodzą do szkoły. No i oczywiście Ania przeżywa to, że nie ma rodziców, ale pod opieką babci ma naprawdę dobre warunki. Ta opieka jest tym bardziej dobra, że babcia Ani jest woźną właśnie w tej szkole, do której ona chodzi. Siemiradzu. I jest już styczeń 1995 roku. Wtedy szkoła tradycyjnie robi taką zabawę noworoczną, jak to zwykle w tradycji szkoły bywało. Z tym, że zawsze do tej pory było tak, że klasy od 1 do 4 bawiły się razem, natomiast klasy
starsze, czyli klasy od 5 do 8, też bawiły się razem, no, w jakimś innym terminie. No, tym razem podobno dlatego, że czwarta klasa nie chciała bawić się z maluszkami, czyli z tymi z przedziału od 1 do 3, zdecydowano się na to, że będą się bawili z klasą starszą, czyli zabawę miały mieć klasy 4, 5, 6, 7, 8. I rzeczywiście ta zabawa była zaplanowana na 25 stycznia 1995 roku. Ania, wychodząc tego dnia ze szkoły, jak wam powiedziałem, babcia była tam woźną, zapytała babcię, czy może na tę zabawę pójść. Ale babcia początkowo nie chciała się zgodzić, później się zgodziła i stanęło na tym rzeczywiście, że Ania na tę zabawę pójdzie. Jest zabawa, nic, powiedziałbym, niezwykłego się nie dzieje. Ci, którzy później zeznawali, mówili o tym, jak Ania się na tej zabawie zachowywała, mówili, są dwie rzeczy. Jedni mówili o tym, że była wesoła, radosna, że tańczyła, świetnie się bawiła, natomiast inni mówili, że stała, tak jakby czekała, wyglądała przez okno, tak jakby była zamyślona. No, ja bym powiedział, że jedna i druga wersja jest możliwa, bo przecież Ania mogła być uchwycona w różnych sytuacjach i przecież to, że była zamyślona i patrzyła przez okno, nie wyklucza tego, że mogła się także świetnie bawić. Niemniej jednak w czasie tej zabawy nie wydarzyło się nic niezwykłego. Zabawa zakończyła się o tej godzinie, która miała się zakończyć, czyli mniej więcej około 20. I o 20, no, dzieci, w zasadzie to już ósma klasa, to już młodzież, zaczęły ze szkoły wychodzić. Po nich zaczęli przyjeżdżać rodzice. Część zaczęła wsiadać do samochodów, część zaczęła iść pieszo. Różnie to było, niemniej tak to wtedy wyglądało. Kończy się zabawa. Około 20, parę minut po 20, Ania także wychodzi ze szkoły i staje przed szkołą. Wygląda na to, przynajmniej tak mówią świadkowie, że ona tak jakby na kogoś czekała, co oczywiście zrozumiałe, ale kiedy podjeżdża samochód, żeby zabrać jej koleżankę, ona mówi do rodziców i do tej koleżanki, że nie pojedzie z nimi, bo chcieli ją po prostu zabrać, albo czeka na babcię. Więc koleżanka z rodzicami odjechała, Ania została sama. Wtedy podchodzi jeszcze jakiś kolega, który mówi, że ją odprowadzi do domu i faktycznie jakieś 100 metrów idzie wraz z nią, ale idą do drogi, która, powiedziałbym, jest w jakiś sposób niebezpieczna, dlatego że Ania mogła wracać do domu, a miała do przejścia jakieś 700 metrów dwoma drogami. Jedna niebezpieczna, droga idąca właśnie przez stawy, a druga, no, droga, powiedziałbym, która była drogą dojazdową, która była bardziej bezpieczna. No i jeżeli by Ania miała pójść, to jako 10-letnie dziecko z pewnością wybrałaby tę drogę bardziej bezpieczną. Tak się przynajmniej wydaje. Niemniej jednak wszystko wskazywało na to, że ona ma zamiar pójść tą drogą przez stawy. Wyobraźcie sobie, no jest grudzień, godzina 20 w styczniu, no to prawdziwa ciemność, zimno, stawy. Ja powiedziałbym, dorosły człowiek bałby się iść przez taki teren, a co dopiero dziecko. Więc dochodzi do tej drogi i mówi do tego kolegi, że dalej pójdzie już sama. Ten kolega rezygnuje, zostawia ją, czy bał się iść dalej, czy też stwierdził, że może rzeczywiście ona pójdzie sama. W każdym bądź razie zostawił Anię, wrócił do jakiejś grupy, która w tym czasie wracała i poszedł już z nią dalej. I to praktycznie jest ostatni moment, kiedy widziano Anię żywą. Co dalej się za nią stało, tego nie wiemy.
Ania do domu już nie wróciła. I nie było prawdą to, że miała po nią przyjechać babcia. Babcia w tym czasie była u teściów swojego syna, tam była z jakąś taką wizytą. Syn odwiózł ją do domu około właśnie 20, czekała cierpliwie na Anię parę minut po 20, no ale kiedy Ania nie wróciła do domu, zaczęła się niepokoić, zaczęła jej szukać. Poszła między innymi do tej koleżanki, no ale tu się okazało, że Ania z koleżanką nie wróciła. No już zupełnie zdenerwowana, zaskoczona, powiadomiła policję. Rozpoczęły się poszukiwania Ani. Zmobilizowano duże siły, kilka grup zaczęło jej szukać. Oczywiście szukano w tym terenie, przez który miała przechodzić. To są właśnie te pola, ale to są także te stawy bardzo istotne. No, mogło się okazać, że Ania rzeczywiście tamtędy szła. Mogło się stać tak, że się poślizgnęła, wpadła do wody, utonęła. No to było bardzo prawdopodobne, więc szczegółowo bardzo przeszukano przede wszystkim te stawy. Ciała Ani nie znaleziono, ale znaleziono inne ciało. To ciało 42-letniej Heleny. Ona kiedyś mieszkała właśnie w tym Simoradzu, potem się wyprowadziła, no i tego w tym czasie przyjechała właśnie do brata, którego miała odwiedzić. Była poszukiwana, nikt nie przypuszczał, że ona leży w rowie. Jak wynikało później z sekcji zwłok, była pod wpływem alkoholu i przypuszczalnie utonęła. No to było dziwne, a niemniej jednak na ślad Ani to nie naprowadziło. Zaczęto szukać dalej, oczywiście zaczęto także przesłuchiwać wszystkie osoby, które mogły mieć jakąkolwiek informację. Tu, ja bym powiedział, no, dosyć ważne były informacje czy zeznania złożone przez panią Sołtys, która miała słyszeć około właśnie 20 krzyk dziecka i potem trzaśnięcie drzwiami. Wyglądało na to, że przejeżdżał wtedy tamtędy samochód. Albo był to Fiat 125P, albo też Łada, w każdym razie koloru beżowego. Inna osoba mówiła podobnie, że mógł być to Fiat w tym samym właśnie, czyli beżowym kolorze. Dwie dziewczynki mówiły także o tym, że 12 stycznia dwaj mężczyźni w takim Fiacie beżowym zaczepiali je, kiedy szły drogą. To było 12 stycznia, a więc prawie dwa tygodnie wcześniej. Zapamiętały tylko tyle, że ten Fiat miał z tyłu rolety, takie zasuwane na tylnych szybach. Sporządzono nawet jakiś taki portret pamięciowy. Nawet policja dotarła do właściciela takiego Fiata, który mieszkał w pobliskiej miejscowości, ale okazało się, że ten człowiek z tym wszystkim nie miał nic wspólnego. No i zaczęto szukać Ani dalej. Przesłuchano jeszcze bardzo wielu świadków, szukano Ani. Starano się powiązać tę sprawę z tym wszystkim, co wtedy się działo, no ale bez rezultatów. Po 3 miesiącach tę sprawę umorzono. Rodzina wynajęła nawet jasnowidzów. Jak to zwykle, oni jedni mówili, że Ania żyje, drudzy mówili, że Ania niestety nie żyje. Też to nie przyniosło żadnego rozstrzygnięcia. I faktycznie w tej sprawie, no, wiemy na dobrą sprawę bardzo niewiele, pomimo tego, że od zaginięcia Ani upłynęło bardzo wiele lat. To, że Ania na kogoś czekała, no, wydaje się być rzeczywiście prawdopodobne. To, że zamierzała iść drogą przez stawy, do końca nie jestem o tym przekonany. Być może nie miała takiego zamiaru, być może poszła tylko w tym kierunku po to, żeby zniechęcić tego kolegę, który chciał ją odprowadzić. No, czuła, że po prostu ta droga może być dla niego, no, po prostu taka straszna i nie będzie chciał dalej z nią iść. I wtedy po prostu wróciła pod szkołę. Czy mógł być to ktoś,
kogo znała. Ania była taką dziewczynką bardzo rezolutną, bardzo ostrożną. Z pewnością nie wsiadłaby do samochodu, który prowadziłby ktoś obcy. Musiał być ktoś, kto ją po prostu znał i to na tyle dobrze, że nie wahała się z nim pojechać. Musiał być w tej sprawie jakiś samochód. Oczywiście te zeznania, o których mówi pani Sołtys, o których mówią inni świadkowie, że był to Fiat 125P, że była to Łada. Z jednej strony taki motyw porwania pojawia się bardzo często w tego typu historiach. On jest wręcz filmowy. Natomiast z drugiej strony jest to styczeń, noc. Praktycznie niewiele widać. Czy można rzeczywiście tak precyzyjnie określić, że ten samochód był koloru beżowego? No, wydaje mi się to też raczej wątpliwe. Z drugiej strony no, trzeba jednak szukać samochodu, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Ania poszła stamtąd na piechotę. Więc wydaje się, że pod szkołę musiał podjechać ktoś, kto ją znał, ale jednocześnie, którego pojawienie się tego człowieka nie budziło jakiegoś zdziwienia. On był po prostu znany. Nie bał się pojawić w tym czasie, bo przecież możemy sobie wyobrazić, że wtedy było tam bardzo wiele osób. Jeżeli założymy, że bawiło się kilka klas, no to jest około 150 uczniów. Jeżeli po nich przyjechał chociaż jeden rodzic, to jest następne 150 osób, to są setki ludzi, które się tam wtedy w okolicy szkoły musiały pojawić. A więc człowiek obcy, człowiek, który przyjechał powiedzmy jakimś samochodem nieznanym czy z obcą rejestracją, wydaje się, że w takim środowisku musiałby być zauważony. Wobec tego ten człowiek nie bał się pojawienia właśnie pod szkołą. I to jest, wydaje mi się, jeden taki ważny wniosek w tej sprawie. Jak wiemy także, Ania była ostrożna. W takim razie, czy mogła wsiąść do samochodu kogoś, kto, z kim spotkała się pierwszy raz tego wieczoru? Wątpliwe. Wobec tego trzeba szukać czegoś, co w życiu Ani mogło się wydarzyć wcześniej, a co było wiarygodne. Wiemy na przykład to, że chciała się nauczyć jazdy konnej. Być może ktoś właśnie pod pozorem tej nauki albo jakiejś lekcji zaproponował jej chociażby opiekę nad zwierzętami. Pamiętacie, w jednej z takich historii, o których opowiadałem wcześniej, taki wątek nam się pojawiał. Więc jest możliwe. Mógł być to także ktoś, kto na przykład powiedział jej, że tego wieczoru przyjadą rodzice z Francji. Ona czekała na rodziców, ponieważ oni nie przyjechali na święta Bożego Narodzenia, więc z pewnością na nich czekała. Taka sytuacja, że ktoś jej mówi o tym, żeby zachowała to w tajemnicy, że zrobią taką niespodziankę babci, że kiedy się wszyscy pojawią, no to jest możliwe, to jest wiarygodne, aby przekonać taką 10-letnią dziewczynkę. Ale wciąż nam się pojawia ktoś, kto Anię znał. Ja myślę, że tak rzeczywiście było. Nie jest wykluczone, że był to ktoś, kto był blisko rodziny. Ktoś, kto być może brał udział w poszukiwaniach. I takie wątki zabójcy pojawiają nam się w innych tego rodzaju historiach. Kolejna rzecz, jaka mi się nasuwa, to przecież jest ogromna, powiedziałbym, różnica pomiędzy dzieckiem, które chodzi do czwartej klasy, a takim, które chodzi do ósmej klasy. No, tam było wielu chłopaków, których można by w zasadzie zaliczyć już do młodzieży. Nie jest wykluczone, że któryś z nich w czasie właśnie zabawy zaproponował jej to, że odprowadzi ją do domu. Dowiedział się o tym, że nikt po nią nie przyjdzie, więc taka propozycja rzeczywiście mogła być.
Dzisiaj ci chłopcy, którzy wtedy mieli 13-14 lat, to dorośli mężczyźni. Są gdzieś w świecie, żyją tam w okolicy, ale to jest tak, że jeżeli się coś wie, to wie się do końca życia. No, przypuszczam, że i takie informacje wśród tych dzisiaj dorosłych ludzi mogą po prostu być. W tej sprawie pojawiają się także inne wersje, inne hipotezy, chociażby takie, że Ania została porwana, wywieziona do Czech, elementy nielegalnej adopcji. No, to mi się wydaje mało prawdopodobne. Raczej porwanie 10-letniej dziewczynki, która no, już ma jak gdyby swoje życie, swoje wspomnienia. No, raczej takich rzeczy się nie robi, bo to jest trudne później w ukryciu takiego dziecka. Inna sprawa, że te nielegalne adopcje rzeczywiście były, przypuszczalnie są, ale dotyczą maleńkich dzieci. Wydaje mi się więc, że to zupełnie odpada. Nie można także wykluczyć tego, że w okolicy gdzieś mieszka człowiek, pedofil, zwyrodnialec, który wiedział o tym, że tam jest taka noworoczna zabawa. Że to jest tradycją, że będzie taka zabawa, że przyjechał pod szkołę, czym nie wzbudził także specjalnego zainteresowania, ponieważ mieszka w okolicy i czekał, czyhał po prostu na dziecko, które będzie samotne. No i rzeczywiście zobaczył wtedy Anię. Nie możemy tego wykluczyć. Wobec tego trzeba by sprawdzić, czy w czasie poprzednich imprez tego typu, a więc takich zabaw, które były urządzane w poprzednich latach, pojawiały się jakieś tego typu sytuacje. Czy pojawiał się człowiek, który namawiał dzieci do tego chociażby, żeby wsiadły do samochodu, czy były w ogóle jakiekolwiek incydenty. Nic na ten temat nie wiemy, a wydaje mi się, że skoro jest to taki człowiek, to wiemy też wszyscy, że to, co robi, zwykle się powtarza. Czyli zaatakował później inne dzieci, popełnił innego rodzaju poważne przestępstwa. Nie jest wykluczone, że gdzieś w policyjnych kartotekach on po prostu jest, a ludzie, którzy tam mieszkają, bo tak jest zwykle, doskonale o takim człowieku wszystko wiedzą. Więc to jest, myślę, także do sprawdzenia. Być może tam będzie jakiś trop. Oczywiście no, teraz wciąż pozostaje nam nadzieja, ale ona pozostaje, że ta sprawa kiedyś się wyjaśni. Stąd wracamy do niej. Wiele takich zagadkowych rzeczy, które w tej sprawie są, chociażby śmierć tej 42-letniej kobiety Heleny, która została znaleziona na stawach, czy to zbieg okoliczności, ale w takich sprawach zbiegi okoliczności są rzadkością. Więc wydaje się, że można i tutaj by dociekać, dlaczego zginęła Helena, z kim wcześniej miała kontakt, bo to może być w tej sprawie oczywiście ważne. Jeden taki pomysł, który przyszedł mi do głowy także w trakcie czytania o tej sprawie, to wydaje mi się, to jest trudne oczywiście w tej chwili, bo minęło bardzo wiele lat, ale zorganizowanie takiego eksperymentu śledczego na zasadzie upublicznienia tych zeznań, które mówią o tym, gdzie kto stał w tym czasie i co robił. Oczywiście z prawnego punktu widzenia nie jest to możliwe, ale można by utajnić zeznania osób, nie nazywając ich imieniem i nazwiskiem, tylko załóżmy jedynka, dwójka i tak dalej, podać to do takiej publicznej wiadomości. Czyli taki zbiorowy eksperyment śledczy. Dlatego, że sądzę, że ludzie, którzy tam mieszkają, wciąż tą sprawą żyją, wciąż o niej mówią, nawet jeżeli przekazują kolejnym pokoleniom, to mówią o tym, że wtedy to się stało, że wtedy podjechałem pod szkołę, że wtedy przyszedłem po córkę, czy też po syna.
No, są te informacje. Być może z tych wszystkich dziesiątek, setek informacji mogłoby się coś pojawić, że ktoś coś widział albo kogoś rzeczywiście zobaczył. Jest to możliwe oczywiście z technicznego punktu widzenia, trudne przy tylu osobach, ale może warto spróbować. Tak, wracając jeszcze do tego eksperymentu, to wydaje się faktycznie, że on by miał sens. Czujecie, to jest mała miejscowość, tam ludzie o tym mówią, nie zapominają często. To jest na takiej zasadzie, że przecież jeżeli, tak jak my tutaj dzisiaj stoimy, jest nas kilku, mamy dzieci w tej samej szkole, rozmawiamy o tym, wymieniamy się spostrzeżeniami, być może ktoś powie, no tak, ale ja wtedy widziałem tego, a on przecież nie ma dzieci w tej szkole, to co tam robił? No taka informacja może się po prostu pojawić. To tyle dzisiaj. Są ludzie też, tak jak oprócz nas, są ludzie tam w miejscowości, którym zależy na tym, żeby zaginięcie Ani się wyjaśniło. Jest nawet nagroda, to jest około 100 tysięcy złotych w tej chwili. Więc może i ta nagroda także pomoże. Ania, jeżeli żyje, ma dzisiaj 37 lat, jest dorosłą kobietą. Czy żyje? No, tej pewności oczywiście także nie mamy. Ale ważne jest to, żebyśmy sprawę po prostu wyjaśnili. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście oglądajcie inne nasze odcinki. Jest sporo telefonów, dzwonią ludzie także do nas, mówią o różnego rodzaju rzeczach, proszą również o nagrania, też dotyczące właśnie zaginięć. Więc jak będziemy mogli, to będziemy się starali coś w tych sprawach zrobić. A dzisiaj to tyle. No i oczywiście tradycyjnie trzymajcie się.